Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, a przed wami film Najsilniejsze postacie w patchu 6.1. Jest to film, w którym przedstawiam moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem najsilniejsze postacie w aktualnym patchu. Wystartowało nowy sezon 6, także myślę, że dla niektórych może się przydać kilka podpowiedzi, które postacie powinny być grane. Od razu na początku przypominam, żeby zostawić łapkę w górę, dzięki temu oczywiście więcej ludzi zobaczy ten film oraz będzie cudownie, także prosiłbym, no i jego oglądania. Zaczynamy od górnej alei, czyli top lane oczywiście. Na początku najdziwniejszy pick, którego chyba nikt się nie spodziewał, ale jest to Graves. Graves jest postacią, co ciekawe, która jest aktualnie na topie, na dżungli, na AD carry w miarę grywalna i na wszystkich liniach ma największą winratę z całej gry. Także Graves po ostatnim reworku, mimo tego, że został lekko znerfiony, cały czas jest bardzo silnym pickiem. Zaprezentowała go Korea, zaprezentowała go Chiny, później Europa, Ameryka, także wszyscy tym teraz grają. I ogólnie Graves bardzo często banowany, ale również bardzo, bardzo silny. Także jeśli przejdzie, polecam sobie nim zagrać. Oczywiście na początku polecam normalnie grać, żeby nie testować na rankedach, ale jak już go wytestujecie, jak najbardziej Graves, top. Tak samo dżungle, AD carry niekoniecznie, aczkolwiek jak to lubi. Dalej, Tahmkench, czyli jeden z najlepszych tanków w tej grze. Jeśli ktoś ogarnia żabkę, jest bardzo solidnym tankiem, który bardzo dużo może po prostu wytankować. Także jeśli w team kompie potrzebny jest frontlane, który może dużo wytankować, plus może jeszcze zjeść swojego AD carry, także jeśli jest tak zwany protect comp, również bardzo solidnie może działać w kompozycji. Dalej, Fiora. Cały czas silny champion, cały czas na linii bardzo, bardzo dobra. W teamfightach, jeśli jest dobrze zagrana, również daje radę. Tutaj Fiora już od dłuższego czasu jest w naszym top 5 i raczej nigdzie się nie wybiera. Zobaczymy, może w następnym patchu jakieś nerfy konkretne, ale na razie 6-1 działa bardzo solidnie. Dalej Lissandra wróciła na topa. Została właśnie bardzo grana przez Koreę, no i ludzie to podpatrzyli. Jest to za sprawą tego, że Road of Ages dostała buffa. I teraz często właśnie na Lissandrze widzimy, że dowejdzie jako pierwszy item i dzięki temu ma po prostu spokojny laning phase. No i oczywiście Lissandra, bardzo dobra inicjacja, duża presja za pomocą swojego E, czy też ewentualnie ulti na siebie, później Zonia, także dużo czasu może kupić. No i też jeśli potrzebujemy na topie mieć coś, co ma magiczne obrażenia, no to Lissandra jest właśnie tym czempionem, który bardzo dobrze to robi. Dalej na kopiąty. Piąty, ostatni champion, aczkolwiek tutaj to nie jest takie top 5 na zasadzie 1, 2, 3, 4, 5, tylko po prostu najsilniejsze postacie, Malphite. Cały czas bardzo silny i bardzo często banowany. Inicjacja, niemalże instant, niemalże od razu można wystartować. Także jeśli potrzebujemy dobrej inicjacji plus dobrego tanka, Malphite jak najbardziej dobrze to robi. To jest za sprawą tego, że Gauntlet jest mega, mega silny. Bardzo łatwo zrobić 40% CDR-u na Malphite za pomocą Frozen Hearta oraz Gauntleta. No i damage jest przyzwoity jak na postać, która ma zadanie tankować niby. No i oczywiście to CC, które daje, jest mega, mega silne. No i jest bardzo silny na AD carry lub midlanerów, którzy są niezbyt mobilni, czyli jakieś tam MF-ki, Anivie, czy inne jakieś tam Oriany itp. Wiecie, o co chodzi. Także jeśli ktoś jest mało mobilny, to wtedy Malphite po prostu RK i tyle z gościa zostało. Także tak wygląda top 5. Co do pików, o których trzeba wspomnieć, to cały czas Gangplank, Shen działa bardzo fajnie. Poppy po zmianach bardzo solidna, aczkolwiek ciężki moim zdaniem do ogarnięcia champion, ale widziałem ludzi, którzy ogarniają tą Poppy po zmianach. Bardzo solidny i co ciekawe właśnie też można nim grać na topie, na dżungli i na supporcie. Także też bardzo jest to champion, gdzie można nim grać niemalże wszędzie. Także dobra postać moim zdaniem do One Trick Pony. A tak to cały czas Nautilus, czyli to samo podobnie do Malphite'a, który często jest banowany. Dobra inicjacja, dużo wytankuje, obrażeń całkiem sporo, jeśli tylko mu na to pozwolą. Także Nautilus również jako tank działa solidnie. No i oczywiście Irelia, Renekton i Vladimir, czyli te postacie, które zawsze dają radę, jeśli ktoś je po prostu ogarnie. Także tak wygląda top 5 i najsilniejsze postacie na topie. Dalej przechodzimy do lasu. Jak od razu widać, trzy pierwsze postacie po lewej stronie. Elise, Kindred oraz Lee Sin. No, to jest bez zmian.
od, jest, nawet już nie pamiętam jak dawna, także tutaj nie będziemy się rozpowiadać na ten temat. Mundo, w miarę powiedzmy nowy, troszkę został znerfiony ostatnimi czasy, ale cały czas mega, mega silny champion, także rzadko kiedy przechodzi, bo ma chyba jedno z największych ban ratio, czyli najczęściej zbanowanym championem w League of Legends, ale daje radę cały czas, także mimo nerfów, cały czas bardzo, bardzo solidny jungler, oraz Graves oczywiście, który o którym już mówiłem wcześniej przy top lane'ie. W dżungli również bardzo solidnie działa. Z tego co pamiętam, chyba jest jeden film na YouTubie u mnie. Także polecam zobaczyć. Bardzo szybki clear, bardzo dużo obrażeń i solidny champion. Po prostu solidny champion. Także polecam serdecznie. Co do Elise, Rek'Sa i Lee Sina, ciężko tutaj co powiedzieć. Jeszcze tutaj miałem straszny dylemat, czy dać Lee Sina czy Kindred, bo są to dwie postacie, które zasługują na to top 5 powiedzmy. Ale miałem dylemat. Tutaj niby Lee Sin teraz po tych wszystkich zmianach w dżungli itp. działa bardzo solidnie. Chociaż w ostatnim patchu dostał nerfa na W, już nie może się leczyć za pomocą smite'a, także taki mały nerf. No a Kindred też ciężko ją umieścić w top 5, dlatego że cały czas jest zbanowana, tak samo jak Mundo, także ciężko ją w ogóle widzieć. Ale jest to świetny pick na solo queue, także Kindred również mocno polecam, o ile w ogóle przejdzie, o ile w ogóle dać radę nią zagrać po prostu. Co do pików, które warto jeszcze wymienić. Cały czas Zac, znaczy cały czas, w sumie od niedawna Zac. Zac z bardzo dobrą inicjacją, bardzo dobry tank. Tutaj można to uznać za zamiennik właśnie za Mundo, który jest cały czas banowany. Zac daje mocno radę, plus jest taki, że nie trzeba oddawać blue, także midlaner na pewno będzie szczęśliwy. I bardzo fajnie się na przykład kombuje z Orianą czy z Yasuo, także Zac godny również polecenia, tylko trzeba nim trochę pograć, żeby mieć po prostu ogarnięcie tego czempiona. Dalej Rengar oczywiście cały czas jest irytujący, aczkolwiek z tego co kojarzę, w następnym patchu mają być zmiany, także tutaj nie jestem pewny do końca, czy to jest to buff czy nerf, ale jakieś tam zmiany się szykują, także one trick pony Rengary muszą się mieć na baczności, ale Rengar w dobrych rękach, bardzo solidny czempion i polecam sobie go ogarnąć, ja sobie trochę nim pograłem i kurde, daje radę, także jak najbardziej polecam. Po ostatnich zmianach jeszcze z przedmiotem pod AP, sporo postaci takich jak Fiddlesticks, Fizz czy Nidalee, znaczy całkiem fajnie działają. Tutaj jeszcze, o właśnie, warto wspomnieć, że na Elisce item pod AP jest bardzo solidny, tego w sumie nie powiedziałem. Na solo queue jak najbardziej polecam właśnie tak Eliskę budować pod item pod AP, pod Abyssala, pod Relaya i później tam coś pod tanka, także no, to mogę powiedzieć. I no tak jak mówiłem, Fiddlesticks, Fizz, Ekko całkiem fajnie działają. I tutaj też Nidalka, aczkolwiek no Nidalka to jest taki mój konik, także ja zawsze ją gdzieś tutaj upchnę w najsilniejszych postaciach, ale są to takie postacie, które trzeba po prostu ogarnąć, żeby nimi coś robić. Także jeśli ktoś jest sympatykiem tych czempionów, polecam sobie potestowanie ich z nowym przedmiotem. Całkiem fajnie działają. Także to by było na tyle z lasu. Następnie przechodzimy na mida, czyli środkową aleję i tutaj było mega ciężko wybrać 5 najlepszych postaci. Także 5 postaci, które wybrałem. LeBlanc, aktualnie jeden z najsilniejszych asasinów, na który bardzo ciężko odpowiedzieć i cały czas po prostu się tutaj znajduje. Także jeśli ktoś ogarnie tą LeBlancę, mega, mega silny champion, tylko no trzeba znać po prostu. Trzeba znać jej możliwości, bo jest bardzo squishowata, także trzeba uważać, ale bardzo duże ilości HP może w bardzo szybkim czasie zadać. Także jeśli ktoś ogarnia, to śmiało można grać. Jeśli ktoś nie ogarnia, polecam sobie potestować. Solidny pick. Dalej, cały czas Gangplank. Cały czas jest mega silny. Tak jak mówiłem w zmianach w ostatnim patchu, dostał nerfa na pasywkę, która no nie była takim wielkim problemem tego gangplanka tak naprawdę. Także cały czas jego beczki, cały czas ma opcję zarabiania przez bandytę, cały czas ma silne ulti. Także tutaj Riot się jeszcze nie postara, zobaczymy, może w następnym patchu coś ruszą. Ale gangplank cały czas mega solidny, gdy ogarniecie sobie te beczki, jak ustawiać itp. Także to jest jak najbardziej pick, na który trzeba uważać i jest bardzo często banowany. Dalej Lulu. Czyli bardzo bezpieczny pick, który dobrze pasuje, jeśli macie na dżungli, na topie lub na
AD carry coś, co zadaje dużą ilość obrażeń, bo Lulu w late game to jest już bardziej taki bezpieczny pick, który ma za zadanie shieldować innych, przyspieszać itp. itd. Także Lulu, jeśli macie na kompozycję taką, to bardzo polecam takiego bezpiecznego właśnie midlanera sobie zagrać. No i na linii cały czas bezpiecznie stoi, no bo cały czas puszuje sobie z Q na luziku. Dalej, co do jeszcze czempionów bardziej takich asasinowych, no tutaj Ahri oczywiście ostatnio wróciła do mody, że tak powiem. Często widywana, często ostatnio grane są tak zwane pick kompy, czyli wyłapywanie zawodników gdzieś tam po lesie. No i Ahri nadaje się do tego zdecydowanie bardzo dobrze. I tak samo tutaj TF do tych wszystkich pick kompów pasuje bardzo ładnie, aczkolwiek oczywiście tutaj TF wymaga sporego ogarnięcia, no bo trzeba dobrze wyciągać te karty za pomocą W. No i używanie swojego ulti również trzeba bardzo dobrze to potrafić po prostu robić, bo no nie zawsze ludzie to chyba wykorzystują tak jak powinni. No i tutaj jak mówiłem, top 5 było mega ciężko wybrać, także wymienię wam jeszcze postacie, które moim zdaniem powinny być grane jak gdyby i które są mega solidne w aktualnym mecie i jest ich sporo, także co do asasinów, tylko teraz bardziej pod AD, Zed, Talon, dwa solidne piki, pod Yomu szybkie, całkiem fajnie działają, bardzo fajnie się nimi ramuje, bardzo fajnie się nimi zgarnia fragi. Dalej co do asasinów jeszcze magicznych, czyli takich jak Ahri czy LeBlanc, polecam tutaj Kasadina oraz Fizza. Kasadin, jeśli gracie na jakiegoś APK typu właśnie LeBlanc czy Ahri, Kasadin bardzo solidnie stoi na tej dwie postaci, także polecam w tym wypadku. No i Fizz, to jeśli ktoś ogarnia Fizza, to myślę, że większość matchupów tak naprawdę wygrywa. Ale no to, jeśli ktoś jest dobrym Fizzem, to na pewno opłaca się nim grać. Dalej co do takich bardziej kontrolnych pików, tutaj Viktor, Azir, Ryze i Orianna. Te cztery piki cały czas bardzo, bardzo solidnie sobie stoją na midzie. Ostatnio trochę mniej tego Azira widać, co mnie dziwi, ale jeśli ktoś jest dobrym Azirem, To polecam bardzo dobrze się nim cały czas gra. I ostatni jeszcze pick, który można powiedzieć, że trochę wszedł do mety za pomocą Fakera, nie oszukujmy się, to Korki na midzie. Przez ostatnie swoje zmiany, jeśli chodzi o ten pakunek, który możecie zbierać z bazy, bardzo fajnie się nim ramuje z mida na topa, czy też na bota lub wynajduje kogoś w dżungli. Także Korki również bardzo solidny, bardzo bezpieczny i fajny poke. Także to by było tyle na midzie. Przejdźmy do botlane'u. No i AD carry, czyli nasi strzelcy. Top 5 wygląda następująco, chociaż może zacznijmy od top 3 najpierw, które trzeba tutaj uwzględnić. Będzie to Ezreal, Lucian oraz Korki, moim zdaniem. Co do Ezreala, oczywiście gramy pod Blue, Ezreal tak zwany, czyli oczywiście tam kropelka, Gauntlet, Botrk, but na cooldown itp. itd. Bardzo irytujący champion, który no właśnie wszedł do mety i każdego irytuje. Chyba że gracie z nim z różnicą, to wtedy nie. Ale bardzo bezpieczny pick i dobry. Po prostu dobry. Dalej Lucian. Po zmianach w Essence, znaczy po dodaniu Essence Rivera wrócił sobie do łask. I tutaj z Essence Riverem i Rapid Fire Coronem bezpieczny pick, który dużo się przemieszcza i jego ulti, które w razie czego dobrze wave clearuje, bardzo fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o AD carry. Dalej Korki. Tutaj to samo, co tam idzie tak naprawdę. Bezpieczny pick, ten pakunek, który możecie zainicjować bardzo ciekawie. W teamfightie można to ciekawie, bardzo fajnie użyć. I oczywiście ten wave clear za pomocą Q, czy też R, no i poke. Jak najbardziej daje radę. Dalej Vayne, która bardzo dobrze działa na tanków, których w mecie jest całkiem sporo. Tylko że no Vayne jest taką postacią, którą trzeba naprawdę bardzo, bardzo ogarniać, żeby działała solidnie. Ciężka sprawa jest nią na linii właśnie i to jest jej najgorsza sprawa tak naprawdę dla Vayne. Bo w teamfightach, jeśli ma tylko dobrego jakiegoś supporta lub midlanera, który ma zadanie ją ogarnąć, to wtedy Vayne bez problemu powinna gdzieś koło 30 minuty, jak już ma te 3 przedmioty, czyścić większość przeciwników na parę strzałów. Także jeśli ktoś celuje w late game, Vayne jak najbardziej godna polecenia. Dalej Miss Fortune po ostatnich nerfach na E troszkę
troszkę słabsze, aczkolwiek cały czas, jeśli się dobrze rozstawi z ulti, potrafi zadać naprawdę ogromną ilość obrażeń. Tylko tutaj jest ten minus, że nie jest za bardzo mobilnym czempionem, także na te wszystkie jakieś tam Vi, Malphite'y czy inne opcje na inicjację, no ciężka sprawa. Ale jeśli mamy jakiegoś czempiona, który jest obronny w stylu Morgany, Janny itp., to powinna sobie jakoś dać po prostu radę. Okej, także to jest takie top 5 powiedzmy. I co do takich pików, które też chciałbym tutaj uwzględnić, to Kalista. Jeśli ktoś dobrze ogarnie Kalistę, bo jest to bardzo ciężki champion moim zdaniem, to w dobrych rękach jest, no jest jednym z najsilniejszych AD carry na pewno. Jeśli się potrafi grać, ale nie jest wiele Kalist tak naprawdę, które są bardzo dobre. Także jeśli ktoś szuka mocnego AD carry, który no nie jest nigdy banowany, to Kalista naprawdę godna polecenia. Tutaj to samo można powiedzieć o Dravenie. Bardzo ciężki do zmasterowania champion, ale jeśli jest w dobrych rękach, również robi totalną siekę. Oraz daj Tristana, która też... Zastanawiam się właśnie, czy tutaj Tristany za Vayne nie dać czasem, no ale jednak zdecydowałem się tak zrobić, jak zrobiłem. Tristana cały czas daje radę. Branie obiektywów, czyli wieży, bardzo solidnie się robi z E. No i oczywiście self-peel na zasadzie W i R, żeby odpychać przeciwników, działa bardzo, bardzo fajnie. No i w late game'ie Tristana straszna, straszna potęga. Tutaj jeszcze taki jeden pick, o którym chciałem powiedzieć, to Twitch. Ostatnio coś częściej go widuję na solo queue i nie wiem dlaczego, ale te Twitche dają radę. Tam z tego co widziałem, grałem pod Hurricane'a i w teamfight'cie jak się dobrze ustawi, odpali R, to jest masakryczna ilość obrażeń. No i plusem Twitcha oczywiście jest to, że w mid game'ie można za pomocą niewidzialności zgankować któregoś z przeciwników, także jest to chyba jeden z nie... Chyba tak naprawdę chyba jedyny AD carry, który może fajnie zgankować przeciwnika. Także jeśli ktoś lubi ten styl gry, Twitch jak najbardziej. No i na sam koniec support, czyli wsparcie, bez którego życie AD carry nie byłoby takie proste. Od razu no co nam się rzuca na oczy, czyli Thresh oraz Morgana, czyli postacie, które no już od dłuższego czasu w tym top 5, myślę, że można śmiało tutaj umieścić. Postacie bardzo uniwersalne, które w niemalże w każdej kompozycji działają bardzo solidnie. Co dziwnego w tym top 5 to to, że znalazłeś tutaj Poppy oraz Trundle. Tak myślę, że niektórych może to zaskoczyć. Trundle po ostatnich nerfach na supporcie nie za bardzo został znerfiony, ale na przykład na topie czy na jungli już nie jest aż tak dobry jak był. Ale na supporcie cały czas jest to solidny champion. Podmaksowany pilar działa mega, mega dobrze. Jeśli tylko ktoś potrafi dobrze rzucić pilar, działa ok. Plus tutaj oczywiście jeszcze jego ulti, które jeśli przeciwnika jest tank, czy jakiś typu Malphite, Mundo, czy coś w tym stylu, działa bardzo fajnie na tanków, także tutaj bardzo bym polecał pikowanie go właśnie wtedy, lub gdy przeciwnicy nie mają za dużo możliwości ucieczek. Wtedy pilar na plecy i tyle z gościa, bo już reszta go zgarnia, także bardzo polecam. Dalej Poppy, o której już mówiłem na topie, że jeśli ktoś ogarnie Poppy, to jest to taki champion, który właśnie na suporcie, na dżungli i na topie działa bardzo solidnie. Ogólnie jako champion, ta postać jest bardzo silna. Także tutaj jeśli ktoś, jak już mówiłem, szuka postaci do One Trick Pony, zdecydowanie polecam Poppy. Także Poppy jako support, wbijanie do ścian, jeśli ktoś jeszcze dobrze zagra ulti, które może wystawić, czy jeśli zagracie ulti na zasadzie, żeby tylko nacisnąć raz, to wystawiacie kogoś do góry, później spada w to samo miejsce, no i od razu jest dopadany przez resztę zawodników, także działa bardzo solidnie oraz jej umiejętność W przerywa wszystkie doskoki, albo, znaczy ogólnie skoki lub doskoki, także na niektórych czempionów, jak na przykład tam Lee Sin, Diana itp., jest bardzo, bardzo mocna. No i ostatni w top 5, Alistar. Bardzo dobra postać do inicjacji, W plus Q, oczywiście combo, działa podobnie do Malphite'a, jest leczenie, także opcja na jakiś tam Siege oraz oczywiście dive'owanie, czyli jego ulti, jego specjalność, także Alistar na pewno jeden z cały czas najsilniejszych supportów. No i tutaj też nie było za łatwo, bo aktualnie na bocie, na supporcie, to znaczy mamy bardzo dużo solidnych pików, także postaram się jeszcze wymienić to, co powinno zostać wymienione. Braum, jeśli jest opcja tutaj, jeśli przeciwnicy mają dużo połku, to wtedy jego tarcza robi bardzo, bardzo dużo. No i ewentualnie jego pasywka, jeśli
jeśli jest dużo tak zwanych łapanek, działa bardzo, bardzo solidnie. No i tutaj w połączeniu oczywiście z Yasuo Braum jest bardzo, bardzo solidny, tak zresztą jak Alistar. Dalej Janna, Nami, Soraka, to są te takie trzy postacie, które są takim wsparciem na zasadzie Protect, czyli jeśli macie jakieś tam właśnie Vayne, jakąś MF-kę, jakąś Jinx, Twitch, coś w tym stylu, to wtedy te trzy postacie działają naprawdę bardzo solidnie, także wszystkie leczenia, tarcze itp. itd. Jeśli to jest potrzebne w waszym team kompie, w kompozycji, to te trzy postacie jak najbardziej solidnie się sprawdzają. I ostatnie jeszcze dwie, bardziej takie tankowate, Nautilus oraz Shen. Także Shen, oczywiście tutaj presja cały czas, jeśli chodzi o jego ulti, no i taunt, jeśli jest dobrze zagrany, może naprawdę bardzo dużo zrobić. Nautilus, mega tankowaty, plus jego ulti, której tylko trzeba nacisnąć na gościa i on na 100% zostanie podrzucony, także Nautilus, również bardzo godny polecenia. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o najsilniejsze postacie. Dajcie znać, co uważacie w komentarzach, z czym się zgadzacie, czym się nie zgadzacie, co byście zmienili. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zapraszam oczywiście na moje streamy oraz na inne filmy na moim kanale YouTube. Do zobaczenia.